Cześć, ja jestem Sarczy, witam was w ostatnim odcinku serii Zagrajmy w The Walking Dead. Odcinek ostatni, bo jest to piąty epizod całej gry, a już rozpoczęliśmy go w poprzednim odcinku, więc myślę, że teraz spokojnie zakończymy, bo ten epizod jest podobno najkrótszy. No i tak, jesteśmy w pokoju, musimy tutaj przeszukać wszystko. Przy okazji też pogadam z postaciami. Przypominam, że sporo się działo w poprzednim odcinku. Nawet nie będę się starał podsumowywać tego, po prostu obejrzyjcie poprzedni odcinek, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Streets are full. Hundreds of them. Podejrzewam, że otworzyć i tak nie otworzę. I'm not going out this window. Dobra, tu są jeszcze drzwi, ale też ich pewnie nie otworzę. Na razie pogadajmy lepiej. I guess Crawford would have gotten them anyway. To tyle? Okej. Może w takim razie Kenny. Don't ask me how I'm doing. Let's just keep going. Tutaj ta martwa para, która leży. Lee, you okay? Yeah. Let's keep at it. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Jakiś obraz. Hard to believe the world once felt this peaceful. No i jest też Omid. It's sick, but think of all the pain they avoided. Właśnie to jest godne zastanowienia się. You still with us, Bid? Yeah, Lee. I just want to help. Dobra. Rzeczywiście trzeba trochę Benowi odpuścić mimo wszystko. What do you call this thing? Art? Okej. Might be the way out. Spróbujmy. Jest balkon. Co możemy stąd zrobić? Nothing other than Przeskoczyć? personal items in here. Looks like we can stay off the streets all the way to River Street if we're careful. Let's go. Go ahead. Naprawdę znowu ja mam pierwszy przejść? Może byście najpierw wy przeszli i pomogli Lee jakoś. Ale widzę, że Lee tutaj znowu pierwszy to zrobi. No bez jaj. Kurde. Może jestem dziwny, ale to oni powinni wejść tutaj pierwsi i ewentualnie pomóc Lee, ale jak widać, Lee sobie bardzo dobrze radzi. Oho. Jeszcze Ben został. A to się chwieje. Trzeba będzie mu pomóc chyba. Kurde, kurde! No bez jaj! Nie wierzę! Me and my fucking mouth. Holy fuck! What are we gonna do? Ożesz, kurde! Kenny and I can handle this. Dude, let me help you. You're already hurt. Even more reason we all don't need to risk it. You worry about her. And if all this goes bad, you might be Clementine's last hope. We'll keep an eye out. Kurde, jeszcze Ben spadł na dół. Ciekawe, czy nic mu się nie stało, ale mam złe przeczucia. I'm okay. Mam nadzieję. I'm okay. Just get me out of here. Are you okay? What the fuck happened, Ben? I'm sorry. Just get me up. My legs hurt, I think. We're gonna get your ass up. Really? I thought you. No, co jest grane? Oh. Fucking hell. What is it? I'm okay. I'm okay. We can get you up. We can, Jezu! Bez Ow! jaj! Jak to możliwe? Just yank him off that thing. What? Fast, like a band-aid. Do you think?
O mój Boże, jeszcze zombiaki. Fuck! Jasna cholera, da się go uratować w ogóle? O Boże. Oh God, don't let them get to me. Musimy spróbować, co? Do you have any bullets left? This has only got one left in it. I'm out. Shit. Kurde. Get the fuck out of here. What? Go back. She needs you, Lee. Kenny! This is not a discussion! Hell no, man! I'm not leaving! What did I just say? Let's get Ben and get out of here! Whoa! What the fuck, Kenny? Lee. Lee, it's okay. Nie, to niemożliwe jest. No, Ken! No, it's not! It's just something I gotta do. You know that. Bożeż, kurde. Go get that girl. Back, you sons of bitches! Yeah, damn it, Kenny! Kurde, nic nie mogę zrobić. Jezu! Oh, fuck! Kenny, please! O mój Boże! Jezu, nie, no niemożliwe jest. Kenny i Ben zginęli, kurde. What happened? Ja w to nie wierzę, bo dosłownie nie wierzę, naprawdę. There was just too many of them. Ben was really messed up, and I don't know. There's nothing else. God damn! God! I heard a shot. We needed more bullets. You needed a miracle. It's not your fault, Lee. I can't believe them. Ja też. Do tej pory nie mogę uwierzyć w to wszystko. You saw them die? Nobody was getting out of there. I'm sorry, Lee. Kurde. He did what he had to. All the way to the end. We should go. Right behind you. Naprawdę powiem wam, że nie spodziewałem się, że taki mały skład nam dostanie. I nie wiadomo, co się jeszcze stanie przecież. Ale kurde, Ben i Kenny, no nie. Się przywiązałem do tych postaci. Muszę przyznać, szczególnie do Kenny'ego, bo od początku właściwie trwaliśmy przy sobie i tak dalej. No właśnie, był przyjacielem Lee. Kenny was my friend. He could be tough to like, but I agreed with him most of the time. So we were assholes together, I guess. Look, Lee. This is a shitty time, but I want to clear something up. What is it? Now with Kenny gone, means Omid and I have to stay safe. For her. Just take care of her as long as you can. Then find her a family that's capable. We're capable. You and your girlfriend might want different things. That's enough. Fine, but you hurt me. She'll be fine, Lee. Fuck! Be careful across here.
że źle powiedziałem, kurczę. Powinienem raczej powiedzieć może, żeby to oni się opiekowali. No ale już było, minęło. Oho, czyżbym miał zaraz zlecieć? Tylko nie to. Ten kąt kamery mi się nie podoba i to bardzo. No, idź, Li, idź, żebyś tylko nie spadł na dół. Proszę cię. Dobra. River Street's just up ahead. Whoa, careful. Jeszcze więcej. The buildings are full. Zombiaków. I don't know where the next meal is. Be careful through here. Yeah, we don't need any more accidents. I'm sorry. It's okay. Idziemy dalej, co? Ale ogląda się to jak film, naprawdę. Cały czas nie wiadomo, jak to się skończy. I co z Clementine? Przejdziemy po tym? Marshall's hotel is around the corner of the block. We have to cross here. Well, at least it doesn't look like a death trap. Who's going first? You're the lightest. He's got a busted leg and you're walking for two. I'm obviously not doing so hot. Decision doesn't make itself. Dobra, pójdę pierwszy. Najważniejsza jest Clementine. I'll go first, in case anything happens out there. You sure? Yeah. Oby jednak się udało przejść. No ale kurde, jak tutaj zachować równowagę z jedną odciętą ręką? Dobra, idziemy w takim razie. Just go nice and slow. Kurde. Jeszcze w dodatku się to chwieje. Oby się nic nie stało, naprawdę. Niczego się chwycić nie mogę. Ruszam tutaj myszką cały czas. Almost there. It's an easy crossing. Good. Oby, oby. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, może co? No właśnie, kurde! Shit! Jezu! Oh, fuck! Wiedziałem. Shit! Are you okay? Fine. I'm kinda fucked here. What are you gonna do? Fuck it. I'm going for it! Going for it? What does that mean? It means I'm already bitten. I just have to push my way through. What the fuck? So? But maybe you got to it fast enough. Maybe you'll be fine. I can't risk losing more time on a long shot. O kurde. Let's meet outside of town, by the train. Are you nuts? It's the only way. Do you hear me? Yeah, by the train. Jesus. We'll be there. Myślałem, że on jakoś zejdzie, ale... Dobra, uda się chyba, co? Nie, na dół schodzi, kurde. Wow. Ilu ich tu jest? Bez jaj, przecież to się nie uda. Niemożliwe. O kurde. No i ciekawe, co się stanie, kurczę, przecież... Czy ja się dam radę przebić? Uderzam każdego po kolei, dosłownie, nawet nie patrzę się na kogo. Wow! Dobra. Idź, idź, idź. Aj, aj, aj. Kurde, może jednak się uda, kto wie, zobaczymy. O, szybciej, szybciej. Dobra.
Whoa! Ja cię kręcę. Jest samochód. To ten samochód. Słuchajcie, to jest ten samochód, gdzie znaleźliśmy swego czasu pożywienie. No nieźle. No kurde, czyli to są ci ludzie z tego samochodu. Oczywiście nie wiadomo, kto to jest. Ależ Lee jest zakrwawiony. Niedługo będziemy wiedzieć więcej zapewne. No to co, idziemy do przodu. Ale uważajmy, bo jest tutaj dość ciemno. I może nas coś jeszcze zaskoczyć. Przejdziemy tutaj. Podsłuchaj. No i co? Chyba nic nie usłyszę. No to przejdźmy. Otwieramy. Wow, co jest grane? Tam jest jakaś lina. Nie podoba mi się to i to bardzo nawet. O nie. I got us adjoining rooms. Where is she? I already told you she's fine. You look horrible. And you're missing an arm. Go over there. Kurde, co on kombinuje? I kim on jest w ogóle? Put your things down. Let me out! Who's out there? Kurczę. Nie mogę nic powiedzieć, serio? Ach. Quiet, please, sweetie. Your things. There. Kurde. Just be cool. Do I not seem cool? Good. Go sit down. Ciekawe, co by było, jakbym skłamał. Ale wolę nie ryzykować. Do you know who I am? No nie do końca. Wiem, że jesteś kolesiem, który obserwował nas. No. I don't know anything about you. You wouldn't. People like you don't. Now you're thinking, who would have it out for me, huh? A few weeks back, there might have been a station wagon in the forest, full of all sorts of food, water, things you need to survive. Yeah, I'm not some cannibal, Lee. Some killer out in the woods. Some villain. I'm just a dad. I coach Little League. I didn't take from you. Your people didn't? I didn't agree with it. That's what Clementine said. Why didn't you? It wasn't right. It wasn't our stuff. That's real good of you. Look, what do you want me to say? I don't want you to say anything. I want you to know what happened. Have you ever hurt somebody you care about? Kurczę, już teraz ciężko mi pozbierać myśli. Not on purpose. If it were on purpose, you'd be a sociopath. I hurt her so bad. My son Adam went missing. I took him out hunting even though my wife said he was too young. I figured he had to learn. I came back without him and the look on her face said,
You are a monster. We all went out looking for him. We never found him. I hurt her so bad. And then we came back, and all our stuff was gone. Your people, Lee. That asshole in the ball cap. His stupid fucking wife. I could have earned her trust back if they hadn't made our situation so desperate. It's not my fault. The hungrier we got, the more she blamed me. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. They didn't get far. I found them a day later in the road. Do I look like a monster to you? Kurczę, jaka rozmowa. No. I'm not like you. You walked a little girl into a dairy full of sick people and let them get their hands on her. I was trying to find someplace safe for her. You let a boy get yanked out of a window and into the night so you could protect a pretty girl with a gun. You weren't there. You brought her to the most dangerous place in this city where she could have died. I couldn't leave her at the house alone. She would have been better off. Kurde, spokojnie, stary. Jak mi osądza? Skąd on to wszystko wie? No właśnie. No tak, Clementine opowiadała o wszystkim. Kurde. You're a monster. You're a murderer and a thief. And I'm gonna hurt you so bad. Just give me Clementine back. I'd rather kill her myself, because that's what will happen if she goes with you. After I found Clementine on my radio, I wasn't even mad at you. I was coming for the others. For revenge. But the more I heard about the things you did and the danger she was in, our plan changed. Lee, listen to me. I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. We can have a family. I bet you don't even know how old she is. She's 8. Wrong. She's 9. But her birthday was 6 days ago. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. That's not happening. You're crazy. Keeping her with you is crazy. Kurczę. Let us go. No. No, I don't think so. You're going away, and we're starting a new family. Nie mam mowy, kurde, nie zostawię jej. I think this is all gonna work out. What are you... I'm glad too. Co jest? I wish it wouldn't have had to get this bad, but it's all over, hon. Isn't it? Just about. I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey. I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzie, but she's sweet. She wouldn't hurt a fly. Ay, ay, ay. Kurde, kurde, kurde. O mój Boże. No, dawaj, dawaj, dawaj. Kurde. Szybciej, szybciej.
Serio, mam go zabić? Jezu. Naprawdę? O mój Boże. Nie wiem, czy miałem jakiś wybór. Być może gdybym nie wciskał tego kół, to bym tego nie zrobił, ale z drugiej strony, co by się wtedy z nami stało? Możemy strzelić albo wrócić. Dobra. Ach, tam. He would have come back. That's right, sweet pea. I'm sorry. I'm sorry. Shh. It's okay. It's okay. Your arm's gone. Why? That's so scary. I had an accident. We'll talk about it somewhere safe. You don't smell good. Yeah, I know. Did he hurt you? No. Not really. I'm sorry, Lee. Clem, it's okay. We need to get you somewhere safe. And then we have to talk, okay? Yeah. Everything's okay now. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. Co tu się działo? Wiem, że się mało odzywam, ale to wszystko opowiada się samo za siebie chyba. Sorry, you had to see that. He was going to kill you. And take you. Yeah. Ciekawe, jak to by się potoczyło, gdybym na przykład, nie wiem, nie wciskał tego kół, albo gdybym nie strzelił w niego na koniec. No ale myślę, że mimo wszystko dobrze zrobiłem. Which way out? Through there. Okej. Też tutaj miałem wybór, mogłem się spojrzeć na tasak albo na jeszcze coś i wtedy Clementine pewnie zabrałaby tasak, ale nie chciałem, kurde, żeby zabiła tutaj człowieka. Chciałem, żeby go ogłuszyła, co nie do końca się udało, ale... Wow! Ożeż, kurde, tam jest głowa zombiaka i pewnie jego żony. Czy... Jezu. On jest chory i on chciał, żebym zostawił go z Clementine bez jaj. Przejdźmy przez drzwi. O kurde! Co jest? Co on zrobić? Dobra, udało się. Ostatni nabój, co? It didn't bite you. Yeah, I know it. Must have. You're covered in all that gross stuff. I had to get through a bunch of them to get here. That's how we'll get out of Savannah. O kurde, będziemy musieli pokryć Clementine krwią. Coś mi się wydaje, że tak. To będzie trochę drastyczne, ale... Which means you have to too. Yuck. Okay. No kurde, dobra, nie mamy wyboru. Ach. Oh no. Kurde, bez jaj. Serio?
Dobra, musimy to zrobić. Jak to Clementine w ogóle wytrzymuje? We'll get you cleaned up as soon as we can. Not soon enough. Ajajaj. Are you done? A little more. I want to be sure. Kurde. There. That should do it. I hope so. And you're missing something. I thought it was gone. I thought you were gone. Thank you. Stay right next to me. Walk very slowly. Don't look around. And don't panic. I'll keep you safe. To jest chyba film, w którym się najmniej odzywam, ale naprawdę to, co tutaj się dzieje, w zupełności wystarcza, żeby to wszystko opisywać. To się samo za siebie opisuje. No i co? Nie ruszło na nas? Kurde, to chyba rzeczywiście działa. Kurde. To jest lekko przerażające, ale... Jezu, tyle trupów. Na razie wygląda na to, że działa, ale wiecie, jeszcze jest tylu tutaj szwendaczy po drodze, że niczego nie można być pewnym. Ach. Dobra, idźmy dalej. Jak to wszystko działa tutaj, kurczę? Da się? Co jest? O nie, tylko mi nie mówcie, że to jest mama Clementine. Clem, down. O nie, Lee! O kurde. O Boże, jak to się wszystko zakończy. Lee, wake up! Please don't be dead! Please no! Lee! I was so scared! I thought you left me! I saw my parents! I know. They didn't get to you, right? Że jak on no. Wygląda? We got away. They're dead, for sure. Clementine, we have to get out of here as fast as we can. Well, we can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push no, through no, them. No, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it! Kurde. It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One, two, three. No i co, uda się? Nie za bardzo. Lee już nie ma siły. Is gone because I cut it off. Why would you do that? Because I was bitten, Clem. Please, no. No. That's not true. Yes, it is. Kurde. It's gonna be okay. You are gonna be okay. We just have to think and work together. Okay.
I think there might be a way out over there. Good. Good girl. Let's go. I might be a little slow. I'll help you. Kurde, ale historia, co? Jezu. I got you. You can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. Oh, you did, honey. It's awful out there. But they want to chew me up. It was hard. I don't know how you did it. But you did good. Okay? Keep going. We're almost there. Kurde, jakie to wzruszające jest, jak ona się opiekuje teraz Lee. Naprawdę. Get up, Lee! The door is right here! Kurde, no... Dasz radę. I can't. You have to! Then, I can't move. This is it for me here. Please, please, try to get up! No dawaj, dawaj, Lee. Musisz dać radę. Ach. I can't. You don't have much time. You gotta do something. Fast. Like what? You need to get out of here as soon as you can. I can't leave you! Just work on getting out, okay? We'll figure it all out. Don't worry. Okej, mogę z nią jeszcze porozmawiać? We'll get you in there. Don't worry. You are doing good. The way out's through there, Clem. I know. Just start by getting that door open. It's locked. It's no big deal. It's just a glass window. Ow! Not with your hand. Dobra, gdzie jest coś tutaj? There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. Ale to jest przykre, naprawdę wszystko. Use the bat to shatter that window, so you can reach in, okay? Okay. Watch out for broken glass. Good job. Teraz ten zombiak. Don't be afraid of him, honey. You're smart. He isn't. You're smarter than all of them. Kurczę. The way out's through there, Clem. I know. And don't be scared of the walker. You'll be fine. No i co dalej? Jeszcze mogę coś tutaj zrobić? Tu jest coś. There's a chair over there. Grab the chair, Clem. Use it to reach in to the lock. Clem, open it. He's trapped. This'll be easy then. He's got keys. Probably to that door. And everything you'll need. Kurde. Że też ona się tego wszystkiego nie boi. To znaczy oczywiście boi się, ale... Naprawdę. To musi być dla niej przerażające wszystko. There's keys. And a gun. You're gonna need both of those. You're doing really good. Dobra, kajdanki. It's on the ground. Get them. Okay, Lee. Okej,
No, chcę, żeby przywiązać go. Dobra. Put the handcuffs on me. Attach me to this. What? Why? No matter what happens, you're safe then. I don't know. Just do it, sweetie. Make sure they're tight. I don't want to do this. You have to. It'll keep you safe. You only have to deal with it now. He's trapped over there. If you're careful, you can get what you need from him. The keys, and then the gun. Yeah, the keys and the gun. Just don't be afraid. If anything gets dangerous, you're faster than he is. What should I get first? You're so close. Just get them both. I'll try. No, uważaj. Uważaj, Clementine. Nie może ci nic stać. Ajajaj! O kurde! Get him! Get him! Kurde! Get him! No! Get him! Get him! Jezu! Zostaw ją! Jasna cholera, co teraz? Tu! Watch out! Ajajaj! O kurde, serio? Bez jaj. Czekajcie. Zabiorę kij. Nie mogę. Ajajaj. Szybciej. O Jezu. Przez co ona musi przechodzić? Kurczę. Hey. You're strong, Clem. You can do anything. But I'm little. Doesn't mean nothing. You go see bad stuff, but it's okay. My parents. It's so horrible. I can't imagine, sweetie. And now, you? Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. Oh, Boże. Ta scena naprawdę chwyta za serce. Nie no, ona musi to zrobić, jeśli chcemy ją ochronić. You have to shoot me, honey. Lee, no. It's okay. Clem, I was standing over Doc holding that gun. It was so hard. I'm sorry you're in that position now. I'd give anything for you not to be. But you just have to point it at me. Close your eyes and be thankful you never have to see me as one of them. You can do it. I know you can. Okay, Lee. I can do it. I can. Find Omid and Krista. They're outside of town, by the train. You remember how to get back there? Yes. Good. They'll take good care of you. And Clem. Stay away from the cities. Definitely. They're just not worth the risk. And also,
Kurde. What is it? O nie. No, don't worry. All right. I'll miss you. Me too. O Boże, słuchajcie. Nie wierzę w to, co tu się dzieje. Och. Aż mi się gorąco zrobiło. No i co się teraz stanie? Jeszcze będzie coś pokazane? Koniec. Kurczę, chyba koniec, ale nie, no dosłownie nie wiem, co powiedzieć wam. Powiem wam szczerze. Jestem całkowicie przybity. Może sobie podsumujmy najpierw statystyki, jakie tutaj są podane. Ale ciężko mi w ogóle jakieś słowa wydusić z siebie, bo no to, co tutaj się stało, to kurde. Już dawno w żadnej grze czegoś takiego nie spotkałem, można powiedzieć. Heavy Rain ostatnio na mnie zrobił duże wrażenie, ale chyba nie spowodował, żeby aż te sceny ostatnie chwytały za serce. Kurde, aż mało brakowało, mogły łzy napływać do oczu, naprawdę. Wcale się nie dziwię osobom, które tutaj na zakończeniu się rozpłakały, bo sam miałem w pewnym momencie taki moment, że mógłbym sam to zrobić. Jakoś z trudem się powstrzymałem, żeby tutaj w ogóle jakoś być w stanie normalnie w miarę komentować, no ale wybaczcie, że tak mało się odzywałem. W każdym razie sobie podsumujmy tutaj te statystyki. A więc ja oraz 70% graczy zdecydowało się na ucięcie ręki Lee. Ja oraz 27% graczy na spokojnie postanowiło pokłócić się z Kennym, wymienić z nim argumenty. Ja oraz 58% graczy postanowiło oddać swoją broń. Podejrzewam, że chodzi o tego kolesia, który nas złapał. Chociaż już sam teraz nie wiem, bo naprawdę mam mętlik w głowie, powiem wam szczerze. Mogę wam tylko przeczytać co jest napisane. Ja oraz 33% graczy zabiło tego nieznajomego, który przetrzymywał Clementine, a więc tak naprawdę mniejszość, byłem w mniejszości, czyli większość graczy jednak zdecydowała się w niego nie strzelać i go nie zabijać. O kurde. Ja oraz 62% graczy upewniło się, że Lee się nie przemieni. No tutaj naprawdę były podzielone decyzje w tym epizodzie i nie ma się co dziwić, bo to były jedne z najtrudniejszych decyzji, jakie tutaj przyszło podjąć. Ale dobra, kontynuujmy, zobaczmy. Okej, jeszcze inne są podsumowania decyzji. Czyli mamy Kenny'ego. Obroniliśmy jego syna w sklepie wtedy, kiedy się kłócili o to, czy zabić Daka. Przemówiliśmy mu do rozsądku, żeby nie ignorował przyszłości jego syna, że się przemieni. Zabiliśmy jego syna, dzięki czemu on nie musiał tego zrobić. No i Kenny został zabity przez hordę zombiaków, kiedy próbował ratować Bena. Z kolei Katia. Kurczę, wybaczcie, że ja tak wolno teraz mówię, ale naprawdę aż cały czas, kurczę, mam w pamięci te wydarzenia i mi ciężko wydobyć jakieś słowa, powiem wam szczerze.
Pierwszy raz coś takiego mam od czasu, kiedy zacząłem nagrywać. Ale dobra, Katia, spróbowaliśmy, znaczy nie, daliśmy jej jedzenie, kiedy byliśmy tam przy tej przyczepie. Znaleźliśmy też wodę dla Daka, kiedy jej potrzebował. No i zabiła się, kiedy miała zabić własnego syna. Tutaj z kolei mamy Larego. Jest tutaj napis, że odciągnęliśmy Lili, kiedy Kenny zmiażdżył głowę Larego. No i Larry zmarł w tamtym miejscu, gdzie byliśmy więzieni. Co my tu jeszcze mamy? Jest Lili. Poparliśmy ją, kiedy różne zapasy przestały istnieć. Kiedy zapasy nagle znikały, może tak. Postanowiliśmy odkryć naszą przeszłość przed nią. No i Lili ukradła naszą przyczepkę i już od tamtej pory nigdy jej nie widzieliśmy. Z kolei mamy tutaj Omida też i byliśmy odseparowani od siebie, kiedy przekroczyliśmy znak. No właśnie, ciekawe, co się z nimi stało. Mamy kolejne osoby. Kurczę, strasznie tego dużo jest tutaj. Wiecie co, ja może tego po prostu nie będę tłumaczył, bo to by zajęło zbyt wiele czasu. Jeśli chcecie, to sobie przetłumaczcie, bo podejrzewam, że jeszcze są jakieś tutaj osoby. A mi teraz naprawdę jest ciężko cokolwiek mówić. Jeszcze chyba jakiś film? Nie. A więc mamy napisy końcowe, słuchajcie. I zakończyliśmy The Walking Dead. No i cóż, muszę wam powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem tej gry. Bez wątpienia jedna z najlepszych gier ubiegłego roku, jeśli nie najlepsza, w jaką grałem. Żadna w zeszłym roku nie zrobiła na mnie takiego wrażenia. Żadna w ogóle w ostatnim czasie takiego wrażenia na mnie nie zrobiła, więc nie ma tutaj absolutnie o czym mówić. Oj, kurczę, no i sam fakt, że ciężko mi tutaj wydobywać jakieś słowa z siebie, niech świadczy o tym, że naprawdę ten tytuł stworzony przez studio Telltale Games zrobił na mnie naprawdę ogromne wrażenie i jestem pod niesamowitym... Mam niesamowity podziw w stosunku do tego, co twórcy zrobili. Mam nadzieję, że mi wybaczycie to, że mniej tutaj komentowałem i trochę tutaj przedłużałem ten odcinek moimi monologami, ale naprawdę, no aż ciężko... Być może się też powtarzam, to też jest całkiem możliwe, aż tutaj nie kontroluję, co ja gadam. No ale naprawdę, uwierzcie mi, że ciężko mi było cokolwiek mówić, kiedy się oglądało szczególnie te ostatnie sceny. No i jestem strasznie ciekaw, co się stało z bohaterami dalej, no bo zakończenie nam tak wiele nie wyjaśniło. Było bardzo smutne i naprawdę mogły łzy napłynąć do oczu, ale tak naprawdę nie wyjaśniło nam, co się stało dalej z Clementine oraz z Crystal i Omidem. Więc podejrzewam, że to może wyjaśnić nam drugi sezon The Walking Dead, nad którym twórcy podobno już pracują. I ja oczywiście zakupię tę grę z całą pewnością i będę chciał ją kończyć, także możecie się serii z ewentualnej drugiej części The Walking Dead spodziewać. Jestem strasznie ciekaw, jak tutaj twórcy to dalej poprowadzą i w jaki sposób te ich losy zostaną, się potoczą dalej. Strasznie mi szkoda Lee, kurczę, bo związałem się z tą postacią. W ogóle strasznie mi szkoda wielu innych postaci, które tutaj się przewijały w tej całej przygodzie. Strasznie wiele osób musiało zginąć. No ale właśnie jestem tym bardziej pod ogromnym wrażeniem tego, co twórcy zrobili, no bo potrafili po prostu tak, w taki sposób opowiedzieć historię, żeby gracz rzeczywiście się przejmował tymi ludźmi. Tak jakby to były prawdziwe osoby. No i uwierzcie mi, właśnie dawno nie było takiej gry, w której aż tak bardzo bym się przejął. Ja tutaj jeszcze czekam celowo do zakończenia napisów, bo chyba już się kończą. Dlatego, że chcę jeszcze zobaczyć, czy na pewno jakiegoś filmiku na koniec nie będzie. Tak czasem też bywa w grach, więc może i teraz jeszcze coś się pojawi, jakieś outro. Telltale, wszystkie zastrzeżone. No i cóż, będzie coś, czy też nie? A jednak, zobaczmy.
Kurczę, Clementine jest sama. Gdzie Krista i Omid? Co ona zobaczyła? Oho, czy to oni? No kurde, ile jeszcze w niepewności będziecie trzymać mnie? O kurczę, nie dowiemy się tego, co? Wow, kurde. Jeszcze na sam koniec taka tajemnica. Jakby tego wszystkiego było mało, że wielu rzeczy tutaj się nie dowiedzieliśmy. No podejrzewam, że jest to Krista i Omid, ale z drugiej strony to może być każda inna osoba, każde dwie inne osoby. Więc tak naprawdę dowiemy się pewnie tego w kolejnym sezonie The Walking Dead. Chociaż też niekoniecznie, bo twórcy wcale nie powiedzieli, że będą kontynuować wątki tych postaci. Ja mam taką teorię, że pojawią się nowi bohaterowie, ale zapewne spotkamy też na przykład Clementine, Krista i Omida jako takie drugoplanowe postacie. Tak przynajmniej sobie spekuluję. Zobaczymy, jak to będzie. No i myślę, że czas zakończyć ten odcinek, w ogóle całą serię, bo strasznie się rozgadałem na koniec. Mam nadzieję, że ktokolwiek z was tutaj w ogóle dotrwał. Możecie mi napisać w komentarzach. Ja sobie pozwoliłem tutaj na trochę pogadanki, bo ta gra jest tego warta po prostu. Myślę, że jeszcze w oddzielnym materiale też o niej trochę poopowiadam, ale to już jeszcze się zastanowię i sami zresztą zobaczycie, czy coś takiego się na moim kanale pojawi. No ale dobra, myślę, że seria się wam podobała. Jeśli nie ze względu na mój komentarz, to ze względu na tą historię, no bo mi historia ogromnie się podobała. I jeśli wy mieliście podobne odczucia, to zostawcie kciuka w górę pod tym filmem. Napiszcie jakiś komentarz, fajnie będzie poczytać wasze przemyślenia po tej całej historii. Mam nadzieję, że się takimi ze mną podzielicie. No i jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie mój kanał. Będziecie się wtedy dowiadywać o nowych epizodach na moim kanale. Teraz po The Walking Dead pojawi się Killzone 3, ale aż... Nie chcę teraz gadać o innych seriach, bo jestem tak bardzo pod wrażeniem tego, co tutaj się stało. Tak więc cóż, po prostu się z wami pożegnam. Jeszcze raz przepraszam za te moje gadulstwo pod koniec. No i usłyszymy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia. Mówił dla was Sarge.